Biblioteka, która dysponuje jakąś ścianą, na której można zakomponować, to jest najlepszy punkt wyjścia, bo to jest punkt, w którym zawsze ktoś przyjdzie. I to przyjdzie konkretnie albo po książkę, albo po jakąś informację, albo po prostu przyjdzie i zobaczyć, będzie chciał to, co wisi na ścianie. Jeżeli przyjdzie raz i zobaczy coś ciekawego, za drugim razem znów druga wystawa, no to przyciąga. W ten sposób to jest chyba jeden punkt, najlepszy taki punkt wyjścia dla amatorów początkujących, którzy chcą swoją pracę pokazać. I tu w tym wypadku jestem całkowicie za. Dwoma rękoma głosuję na tak. Dobre zdjęcie to takie, które wpisuje się w pewną konwencję, schematyczność. Chcemy oglądać takie fotografie, które pasują do naszej rzeczywistości, ale przełamują jednocześnie pewien stereotyp. To znaczy, o co chodzi? Szukanie wyjątków, szukanie pokazania stereotypowych elementów rzeczywistości w niekonwencjonalny sposób. Czyli pokazanie czegoś, co już było wielokrotnie pokazane, ale co zostanie to ujęte w trochę inny sposób. Pretekstem do naszego spotkania jest twoja wystawa. Jednak zanim o tym... Jestem ciekawa, jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią? Czy ktoś cię przedstawił temu medium? Wiesz co, nie. Nie, właściwie to było przypadkiem. Kiedyś na weselu mojej ciotki zobaczyłem człowieka, który właśnie obserwował wszystko od tej innej strony. Nie od gości bawiących się, ale raczej od tej drugiej, po drugiej stronie lustra. To on miał aparat i on mi zaimponował, bo zrobił zdjęcia niesamowite. W wydarzeniu, które wydawałoby się, że jest trywialne, pospolite, nic na tym nie można znaleźć, ale on zmienił mój pogląd na to. Dobra fotografia to jest fotografia, która wciąga widza, wciąga autora, która po prostu ma dużo do powiedzenia. Niektórzy ludzie twierdzą, że jako fotograf amator pragnie się mieć jak najlepszy sprzęt. Profesjonalista chce zarabiać dużo pieniędzy, a mistrzowie w tej dziedzinie myślą o jak najlepszym wykorzystaniu światła. A co ty o tym myślisz? Co najbardziej stymuluje cię w fotografii? Przede wszystkim chyba chęć samospełnienia się. Chciałbym, żeby to, co robię, podobało się nie tylko mi, ale nie pokażę tego nikomu, póki ja sam nie zdecyduję, że to jest ok, pod tym się podpiszę i nie dopuszczę do siebie myśli, że mógłbym pokazać większej liczbie osób fotografii, która będzie kiepska. Taka dobra fotografia w moim odczuciu to jest fotografią autentycznie prostą, narysowaną, bo grafos rysuje, narysowaną światłem. Prosta, zwykła, prosta kompozycja, bez różnego rodzaju jakichś odlotowych historii. Technika daje szalenie możliwości. Choćby nawet już wprowadzenie różnego rodzaju obiektywów, aż do fisheye'a włącznie, który większość fotografików uważa obiektywem jednego zdjęcia, aż do dzisiejszych możliwości, które nam daje cyfra. No i oczywiście ludzie szaleją. Wymyślają różnego rodzaju historie, ale w końcu zdjęcie, które jest właśnie tego typu, jest po jakimś czasie nudne, bo tam nie ma treści, jest technika, jest forma. I najgorszą rzeczą jest właśnie ten przerost formy nad treścią. I tego trzeba unikać. Myślę, że najistotniejszy jest pomysł wykorzystania światła, a sprzęt tylko poszerza możliwości osoby, która próbuje świat przedstawić na swój własny sposób. O co chodzi? Chodzi o to, że aby fotografować nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu. Wystarczy tylko sama chęć, sama wizja i sprzęt najprostszy. Wiadomo, im lepszy sprzęt, im lepsze jego wykorzystanie, bo to jest druga sprawa, tym zdjęcie może być lepsze, ale aparat tylko poszerza nasze możliwości. Tego, co się chce powiedzieć, tego żadna szkoła nie nauczy. To trzeba po prostu mieć coś w sobie, a żeby to mieć, to trzeba być po prostu samoukiem. No bo świat niestety, ale składa się z samouków i nieuków. Skąd czerpiesz inspirację? Ludzie są moim głównym obiektem zainteresowania. Zaczynałem od pejzażu,
które jednak nie daje takiej samej satysfakcji jak fotografia, na której jest pewna dynamika. Są istoty żywe, które mogą przekazać emocje. Uchwycenie tych emocji, pokazanie człowieka takim, jakim on jest, a po takim, jakim chcemy go widzieć, to jest właśnie to, co napędza. Potocznie mówi się, że w fotografii amator może sobie pozwolić na złe czy nieudane zdjęcia. I może czasami nie wiedzieć, dlaczego one są złe. Natomiast ten, który chce być profesjonalistą, nawet jak mu się noga potknie i zrobi złe zdjęcie, to przede wszystkim on musi świadomie wiedzieć, gdzie popełni błąd. Twoje fotografie mają charakter egzystencjalny. Są niezwykle inteligentne wizualnie, co wymaga od odbiorcy większej koncentracji. Dlaczego właśnie taki sposób? A kto chciałby oglądać fotografie, które da się odczytać na pierwszy rzut oka? To jest trochę tak, że jesteśmy przyzwyczajani dzisiaj w współczesnym świecie mediów. Jesteśmy przyzwyczajani do fotografii, które odczytuje się bardzo łatwo, szybko, rzucając tylko na nie okiem. A to ja chcę, się żeby... sprzedaje szybko gdzieś. Oczywiście, bo to jednak przekłada się na finanse wydawnictwa. A ja chciałbym, żeby człowiek się zastanowił trochę i pomyślał, cholera, o co mu chodziło? Co chciał pokazać? Co chciał przez to powiedzieć? Nasz świat pędzi. Pędzi niesamowicie. My musimy być bez przerwy na bieżąco informowani. My musimy wiedzieć, że tam samochód się rozbił, że tam drzewo spadło. My to wszystko musimy widzieć. My musimy znów wrócić do okresu jakiegoś spokoju, ciszy, kontemplacji. I tego nam brakuje. Także tego typu autorzy, którzy potrafią pokazać ten moment, zatrzymać nas w tym biegu, no są jak najbardziej cenieni. Tego nie ma w tej chwili. W prasie w tym wszystkim nie ma, tylko jest efekty specjalne. Na Boga, dosyć tego. Które z tych zaprezentowanych tam zdjęć jest Ci takie szczególnie bliskie i dlaczego? Trudno powiedzieć, bo cały ten fotoreportaż i ta sesja fotograficzna, która też jest w wystawie, wiąże się ze szczególnymi uczuciami, szczególnymi odczuciami, może tak. Bo samo wydarzenie było niesamowite, ale chyba najbardziej takim zdjęciem, które mi zapadło w pamięci i z którym się bardzo wiąże, jest fotografia Kozła. Jest tam ujęcie, w którym zaciekawiony, co się dzieje w ogóle zwierzak, przez szparę w płocie obserwował, co się dzieje. Wszyscy fotografowali zupełnie co innego. Ja go zauważyłem i zmierzyłem się z nim oko w oko. No i stryk. Uważasz to za najlepsze swoje zdjęcie? Najlepsze w tej swoje wystawie zdjęcie. W tej wystawie. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć, aczkolwiek z całej wystawy jestem zadowolony. Tu jest parę dobrych zdjęć i tutaj, jeśli chodzi o autora, no to mogę powiedzieć, że ma wyczucie i należy po prostu pracować. Oczywiście musi sam się zastanowić, co ma do powiedzenia i co chce powiedzieć swoim widzom, swoim, że tak powiem, odbiorcom. Nie? W każdym razie ma to ziarno ma i po prostu ono musi wykiełkować.